Witamy Państwa serdecznie w Energy Gas Polska. Dzisiaj gościmy samochód Mercedes, jest to A-klasa pierwszej generacji. Samochód pochodzi z 2002 roku. Jest wyposażony w jednostkę napędową 1,6 litra o mocy 102 koni mechanicznych. Została tutaj zamontowana instalacja włoskiej produkcji BRC Sequent 32 z podłączeniem do OBD. Przedstawię pokrótce tutaj elementy tej instalacji. Reduktor został zamontowany tutaj w głębi. Tu wyżej widzimy elektrozawór z filtrem fazy ciekłej. Następnie tutaj filtr fazy lotnej. Komputer został umieszczony na kielichu tam z boku, nie wiem czy będzie go widać. Bezpiecznik od instalacji gazowej, złącze diagnostyczne. Wtryskiwacze są umieszczone w środku w kolektorze dolotowym, także nie będą widoczne tutaj, niestety. Zapraszam teraz do środka. Przełącznik został umieszczony, został w sumie tak tylko wyprowadzony na kablu, gdyż klient nie chciał, żeby tutaj mógł gdzieś dziury robić. Musi sobie jeszcze przemyśleć i sobie gdzieś to sobie później zainstaluje, także został tylko tak wyprowadzony na kablu luźno. Zapraszam do zbiornika. Zbiornik został umieszczony we wnęce tutaj pod podłogą bagażnika. Jest to zbiornik 44-litrowy, z czego do wykorzystania będzie około 35 litrów. Ostatnim już elementem tej instalacji jest wlew. Został umieszczony pod klapką obok korka wlewu benzyny. Jest to mały wlew z dokręconą końcówką. Po zamknięciu klapki jest zupełnie niewidoczny. Podsumowując, koszt instalacji takiej to jest u nas 2900 zł. Spalanie samochodu na benzynie to było około 10 litrów, teraz na gazie będzie to około 11 litrów, co daje koszt przejechania 1000 km. Na gazie będzie to około 180 zł, na benzynie było to około 420 zł. Co daje oszczędność na każdym tysiącu? Około 230-240 zł. Zbiornik 44-litrowy, z czego do wykorzystania 35 litrów, co daje zasięgu na jedno tankowanie około 310-320 km. Zwrot nastąpi po przejechaniu około 12,5 tysiąca km. Dziękuję bardzo i zapraszamy do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.